o rany, za 3 lata zjedzie mi drabina. Spokojnie, Rok, postrzelaj sobie gdzie chcesz. Ta drabina jest jeszcze lepsza niż pamiętna winda z Mass Effecta, no. Okej, winda za 3 lata będzie, mamy jeszcze chwilę czasu. Headshot! Witamy was, kochani, bardzo serdecznie, duet Rock and Rojo, witaj, Rok! Hej, hej, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, uprzedzam, że dzisiaj mogę być trochę wolniejszy niż zazwyczaj, ile to w ogóle możliwe. Jestem po wyjazdach, trochę jestem padnięty, jeszcze się regeneruję. Okej, okay, okej, okay. Jestem Rojo, jakby co? Moi drodzy, okej, okay. Drugi sektor z trzech. Dzisiaj popchniemy fabularkę do przodu i popchniemy, myślę, powolutku już kuleczkę w stronę siostry Faith. Ale zanim to nastąpi, musimy ją porządnie zirytować. W tym celu spalimy jej ziele. To była jedna z ciekawszych misji w trójce. Pamiętam. Pamiętam, pamiętam. Wiesz, że tutaj zresztą w tych Far Cryach to oni strasznie lubią te narkotyczne klimaty. To w każdym razie przytrafiają jakieś takie wizje. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Tylko zanim to zrobimy, musimy deaktywować zaraszacze. O kurde. Ja nie jestem, gdzie on był. Dobra, widzę co. O, bridge. Interakcja. Przeskok. No, prawie taktyczny przeskok. To miało pójść tak ładnie. Tak. Na wszelki wypadek zapalające jeszcze. Mam zapalające? A jasne, że mam zapalające. Bardzo dobrze, o to chodzi. Uważaj na boomera, bo go zaraz zjedą. On w ogóle ma skłonność. Uważaj, jadą. Doskonale. No to jedziemy z gnojkami. Na blisko. Serdeczny... Go wypalił! Dobra, wszyscy płoną, udało się. A dla Roka przygotowałem... Uratowałeś go, bo facet najwyraźniej coś przeżywał. Dokładnie tak, w sumie ukróciłem jego męki, nie jestem z tego wybitnie dumny, ale... Rok! Nie, to nie, ja tam coś... Nie sądziłem, nie mogłeś mi powiedzieć, że pociski zapalające robią takie spustoszenie? Nie, to nie ja! To chyba jakaś beczka, coś. A ty masz swoje zapalające. Tak, do spasa, ale zaraz, przecież ja nie wszystko spaliłem? Nie, 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 tutaj jeszcze coś jest. Widzę, że już nie potrzeba mołotowa. Nie. Na szczęście. Dobrze. Płonie, płonie, pięknie. A mam dla Roka jeden z ciekawszych diamencików. On jest na terenie pierwszej lokacji, ale udało się. Dobra. Dobra, czekam na kolejny... Nie widzę żadnych zagrożeń, cały czas cię pilnuję tutaj z góry. Dobra, doskonale. Słuchaj, ja muszę zlikwidować Feneya. Okej, śmigłowiec leci nasz. Okej, coś zmierza w moim kierunku. Ja zmienię LKM-a na Savika. Cholera jasna, czuję się trochę zagubiony. On chyba... Coś ty zrobił, Rok? No, strzeliłem do niego dwa razy, on się zahaczył o drzewo. Jesteś doskonały. Jesteś najlepszym snajperem, mówię to już po raz drugi. Tam gdzie ja nie mogę, tam Rok załatwia sprawę, bo ja miałem przed oczyma widmo ścigania go po całej montanie. A Rok po prostu pyk. Mam nadzieję, że dostałeś jakiegoś achievementa za to. Uznanie przyjaciela tu mi wyskoczyło. Doskonale. Dzisiaj w ogóle będzie ciekawy dzień. Bo rozwalimy też ten cholerny pomnik. Jego. O kurde, to jest cudowne. Ja w to jeszcze nie grałem, także za bardzo nie wiem, z czym to się je. Ale proponuję udać się w pobliże.
Tak. Tak jest. Tak, i zdecydowanie wyprawia. Powinniśmy się też wyposażyć w coś, co wybucha. Nie ma problemu. Idealnie na dole mamy helikopter i sklepik. O, bardzo dobrze. To będzie przyjemna wspinaczka chyba w ogóle na to wzgórze. Ojejku, jelito cienkie, jelito grube. No dobrze. Rock powiedział, że bardzo sympatycznie zapowiada się God of War i cieszy mnie to, że on widzi w tym wszystkim, bo to zawsze wpływa na imersję, identyfikację i nie powiesz mi, że nie, siebie i syna, nie? Podczas, biorąc pod uwagę ten cosplay. Jest, dla mnie to jest wiadomo, no. Zresztą, kurde, ten Kratos też jest trochę starszy, to wszystko jakoś tak... Taki stary YouTuber, nie? Wiesz, ja się lubię wczuwać w te postacie, a czasami jest bardzo łatwo, bo one tak trochę... No, tak trochę są bliskie, nie? No, ojciec przede wszystkim. Ale nie, ciekawe, motyw ojca, nie? No. Facet, który podkłada głos pod Kratosa w wersji oryginalnej, aha, mówił, że żeby dobrze zagrać ojca, trzeba być ojcem, nie? On to mówił z perspektywy tak. aktora, nie? Mhm. Ale też mi się wydaje, że z perspektywy gracza też to bardzo, bardzo pomaga. Myślę, że dużo młodych ludzi nie dostrzeże tego dzisiaj, ale jak będą mieli swoje własne dzieci i im się przytrafią takie... gry, no to będą inaczej na to patrzeć. Jasne, że tak. Tym bardziej, że to jest oczywiście mega celne, o czym mówisz, ale patrz, walczyłeś z wieloma potworami, jeśli chodzi o rok obraża, nie? Odszedłeś trochę na emeryturę, postarzałeś się i teraz znów musisz walczyć z jakimiś demonami. Zło nie śpi! Zło nie śpi! Znów musisz walczyć z bogami zła. Dobra, słuchaj, ja jestem przygotowany strasznie, dlatego tu gdzieś był helikopterek bodajże, albo możliwość. Dobrze, dobrze, czekaj. O, tutaj, sklep z helikopterem, tutaj jest tu, hop. Dobra. Możemy się powspinać, ale my jesteśmy stare lenie. A, kurde. No tutaj w ogóle ten teren Fate jest taki, że zdecydowanie warto sobie latać, bo tu jest bardzo dużo terenów górzystych i spacery. Źle się kończą często, znaczy, bo się utknie gdzieś w jakimś miejscu, do którego nie można się dostać. Wiesz co? Co się stało? Nie przyleciał śmigłowiec? Nie, przyleciał, ale chyba ja byłem na tym terenie i zniknął. Przestraszył się. Okej. Także jeszcze raz go zamów. Nie możesz? Coś chyba się zbulwersował. Nie, handlu, helikoptery. Nie można. On gdzieś tu jest chyba. Gdzieś nie ma? Gdzieś tutaj? Użyj. O, teraz jest. To może ja polecę? Może tak. Dobra. Doskonale. I gdzie jest, dokąd zmierzamy? Już cię oznaczam, mordo. Jesteśmy bardzo niedaleko. Powinieneś zobaczyć teraz ten znacznik. Widzę dziada. A, widzisz go, no właśnie. Ja będę się do niego bokiem ustawił, tak żebyś mógł go, kurde... No w sumie racja. Tu sobie ja ustawię. Ja mam chyba rakietki, ale to... Mhm. Wykorzystamy później. Tak niszczymy dzieła kulturowe. Ale to też w takim razie trzecia część Max Payne'a też do ciebie przemówiła w takim razie, biorąc pod uwagę wiek jakiegoś znanego protagonisty. W Max Payne'ie? W trójce? No. Czekaj, bo nie łapię. Co tam no, było? No on był starszym już Max Payne'em, nie? A, ten, no tak, on był też trochę dziwny, Max Payne. A Max Payne, Boże, czemu ja myślałem o Mad Maxie? Nie wiem, ale dalej jest to... Co? O, Rock! Odebrałeś mi! Nie sądziłem, ale to jeszcze jest dopiero początek chyba. Patrz, jeszcze ma ile ciała ma jeszcze ten facet. Dobra, sobie podleć nad księgę, ja mu rzucę C4. Może się uda. Jeszcze bliżej? Nie widzę. Czekaj. Okej, okay. I prosto w ryj. Nie wiem, czy to mu coś... Headshot! Doskonała misja. On ma snajperów w nogach. Jest, ma tam. Pięknie. Jeszcze ręka. Jeszcze jedna ręka. Oj. Chyba rozpada się.
Dobra, teraz tyle. Musimy wylądować. Dobra, ja robię. Się nie zabij. Spokojnie. Mam już spadychron. Spadałem i nie próżnowałem, Rockens. Osłaniam cię. Doskonale, przyjacielu. A M249SAV to była pierwsza pukawka, na podstawie której się sugerowałem w myśl modyfikacji swojego pierwszego markera paintballowego. No kurde. Dokładnie ten sam shroud. No musisz się na górę dostać. Dam radę. Tu się przyda strzelba. Doskonale wybrałem uzbrojenie dzisiaj. Tu jakiś jest jeden snajper, nie wiem dokładnie gdzie. Damy radę. No doskonała misja. No, ona jest całkiem czokiem. Jak widzisz, już haharze. Prawidłowo, kurde. Zarąbiście, Rock w helikopterze, ja na dole. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta nasza współpraca się mega rozwinęła. Od czasów Battlefielda czy Borderlandsa. Albo po prostu gra umożliwia nam takie cyrki. No, gra jest pod tym względem naprawdę jak... O rany, za 3 lata zjedzie mi drabina. Spokojnie, Rock, postrzelaj sobie gdzie chcesz. Spoko, śmigłowiec masz po drugiej stronie, ale coś spróbuję się... Ta drabina jest jeszcze lepsza niż pamiętna winda z Mass Effecta, no. Może i helikopter ląduje, ale to chyba obok ciebie. Dam sobie radę. Straciłem dziada. I kolejna. I za 3 lata kolejna drabina. Co za bzdura, Boże. Tam poczekaj, dobra, jest następny śmigłowiec. Wow. Gdzie oni są? Powietrzu nad tobą. Dobra, zdjęty kolejny śmigłowiec. Dobra, zarąbij się, mordo. Dobra, spadku, duży. Doskonale. Okej, winda za 3 lata będzie, mamy jeszcze chwilę czasu. Boomer się nie pierdzieli. Doskonała misja. Widzisz, nie było za dużo tych wszystkich wież do zdobycia, to dali jedną, a porządną. Tak jest, tak. Strasznie mi się podoba ta zabawa, to jest... Kolejny safe, otwieram. Doskonale. Dobra. No to lecę dalej. Próbowali wejść do ciebie, ale nic z tego. Ej, ty ładnie sobie tam radzisz, kurde, za kółeczkiem. No jakoś sobie radzę, kurde. No i teraz powinienem się zrypać i od nowa. Ale z drugiej strony... Okej. Okay. To nie będzie easy, bo mi wszystko faluje, przyjaciel. Mam księgę. Kurde, mam nadzieję, że mi śmigłowiec nie spadnie podczas tej, kurde, scenki. Tylko jedna strona w duecie. Palimy. Jestem. Muszę odejść na górę? Czekaj, mam linkę. To byłoby zajebiste. Czekaj. Ale misja! Słuchaj, komando ćwoki, nie? Się chowają. Widziałem cię tutaj! Jestem. Słuchaj, no to jest prawie Call of Duty. Nie, to w ogóle jest super. W ten sposób, tu powinniśmy zresztą tak latać w ten sposób po tej mapie. Jest szybciej, ciekawiej. Ale to była dobra misja, Rockens. Zasłużyłeś na takiego diamenta, nie? A Rock jeszcze bez pustych! Tak jakieś świątynie po drodze dorwiemy. A spróbuj postrzelać z działek pokładowych. Byle gdzie. O! Bo one są koło mnie i widzę prosto jak ten. Stop them.
Dobra, w ogóle ta kobiecina powinna już się do nas dopitolić, ale ona tak, kurczę, nie przejawia specjalnie na razie zainteresowania. To może z nieba rozwalimy sobie Hotel King's Hot Springs. Oznaczam. Dobrze. Czemu dobrze. Nie? Czy mam cię zrzucić gdzieś wcześniej, czy po prostu lecimy i robimy ostrą jazdę z góry? Robimy ostrą jazdę, ty z góry, ja z dołu. O kurde, to mi się podoba. Nie, to jest doskonały patent w ogóle, nie? Oczywiście możesz tam po drodze. Zostaliśmy pobłogosławieni, także uważaj. Wiem, tak się dzieje, gdy ktoś nam daje suba. Ja bardzo lubię kreatywne przypominanie o subskrypcję. Tam jest zielone, to zielone jeziorko, gdzie te mamuty, żeś ostatnio strzelał. A ja byłem chyba w Ghost Town. Tam, gdzie byłem z Adbusterem w Montanie. Tylko takie słabe to Ghost Town, także nie jestem do końca przekonany, czy to jest to Ghost Town. A pamiętasz, my byliśmy przecież w tym Silver Mines. No tam, gdzie Royo nie może, tam Rock pomoże, dokładnie. Zniszczony ołtarz. Powtórz. A, Silver Mines, tak, w Stany. Mhm. No. To też była fajna miejscówka. Nie, w ogóle, my tyle fajnych wyjazdów razem przeżyliśmy. No, to prawda. Okej. Nie, naprawdę, kurde. Wiesz co, to tak jakiś tak cicho, niepozornie. Ja wyskakuję, słuchaj. Dobra. Daję radę. Jedziemy. Doskonale, Rockens. Wchodzę do środka. W środku ci niewiele mogę pomóc. Spokojnie, ale posiłki będą mi wchodzić do środka. Dobra, ja się zajmę nimi. Doskonale. Wchodzę na górę. Cisza. To już nie ma posiłków, jakby co. Dobra, okej. No to coś czuję, że po prostu niewiele ich tutaj zostało. Okej, tu otworzę wytrychem. Nie chcę się otwierać wytrychem. Kluczyk. Woo! Rockes jak poczyścił! Kurde. Nie ma pitu. Nie, super się tak gra. Jest jakiś podział na tych... Role. Podział rzeczy. No, no. Tak. No. Doskonale. Doskonała zabawa. Plus bardzo mi się podoba jeszcze to, że możesz podczepić się pod śmigłowiec. Że nie muszę lądować, tylko kotwiczkę i jedziemy. No, dokładnie. Dokładnie tak. O. Coś się dzieje, Rok. Chyba będzie aktywacja. Chyba będzie aktywacja. Okej, tu poczyszczone, tu okej. Tu jest zbawienie, dotrzeć do rozpaczy. Trochę tych rzeczy tutaj mamy. Zniż kanonierki to jest strasznie takie mozolne, to olewamy. Ale tu jest, przynieś składniki Twikowi, ten tu jest, to. Zobaczymy, bo teoretycznie już dwa razy powinna mnie Fade, że tak powiem, odwiedzić. No, nie wiem, który jest zły. Zjechać ci do dołu? Łapiesz się? Wiesz co, nie, złapię się, nie ma problemu, tylko chcę tu aktywować to, co mogę. Dobrze. Bo to... Turns out there's a survivor from the Fang Center that made it to one of the bunkers. We should go see if he's hurt or anything. Okay. Okay. Dobra, słuchaj. Albo ta miejscówka jest jakoś skandalicznie naćpana. Ja uciekam do ciebie. Dobrze. O! Dobra, mamy to. Jest. A dziękuję, też tęskniłem za nagrywaniem z Rokiem.
Witaj w błogości. Ten loading screen fade jest mega klimatyczny. No, to każdy ten loading screen jest bardzo przyjemny. Dobrze, no, że to zrobili, takie detale są. No. Chyba jest zła na ciebie. Zaraz pozna moje zło. Ja nie wiem, czy ja się bardziej boję psychopatów, czy psychopatek. Jestem pewny, że kobiety, które przekroczą pewną granicę, są znacznie bardziej niebezpieczne od facetów. Jedno jest pewne, jedni i drudzy są wyprani z empatii, to jest przerażające. No. No właśnie. Się człowiek, ale to patrz, takie się mówi, wiesz, seriale, filmy, że to zabijają przede wszystkim czas, nie? Ale tyle można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, one też są takie. No, o tych Mindhunterze, nie? Cały czas, nie? Który właściwie o psychopatach traktował. Nie, no ja jestem zachwycony tym domkiem z papieru, nie? No, to muszę obejrzeć koniecznie. Jak mi się to genialnie ogląda, to jest obłęd. No, ale wiesz, teraz akurat jestem na etapie oglądania Westworlda, bo... O, bo ja ci to mówiłem, no. I co? No dobry, to jest... Mówiłem. To nie oglądać, bardzo tak, to jest... Tak, analitycznie. No, to nie jest taki film, że tam jakoś straszliwie dużo się dzieje, nie? Ale to... O Jezu, jakie to jest. Ja lubię takie opowieści, które się tak toczą. W takim tempie. Szczególnie dla, wiesz, graczy MMO. I mówię ci, ja po obejrzeniu pierwszego sezonu inaczej patrzę na NPC-ty, nie? W grach. No. Poza tym, jaka obsada tam jest, to po prostu... Obsada jest doskonała. Ja strasznie lubię Ed Harrisa. No, Ed Harris jest świetny. Hopkins też, wiadomo. No, Hopkins to jest obłęd, klasa sama w sobie. Ale zauważyłeś, że w każdej roli Hopkinsa on ma jednak tą taką mimikę, którą znamy z Milczenia Owiec, nie? Tak. Albo to jest, wiesz co, tak jak Katie Bates, która zagrała w Misery. Ojej, dokładnie. I to wiesz, ona jest wyśmienitą aktorką, zresztą Hopkins też jest, ale te role są tak silne i tak wyraźne, że one pozostawiają ślad na aktorze i potem za każdym razem, jak patrzysz na przykład Hopkinsowi w oczy, to widzisz, kurde, Hannibala, choćbyś nie tak. To chciał. No. Jest coś takiego. Jest. Na przykład pod względem grania mimiką twarzy uważam, że przegenialny jest również Mel Gibson. W Braveheartie to jest obłęd. No, i potem się... też to było widać. No. W niektórych ale innych filmach. Ja też mam takie wrażenie, że w każdym artyście, w kimś takim, kto... Że tam musi być jakiś obłęd gdzieś, że to musi być... Wiem. To nie jest samo szczęście. Ty wiesz to doskonale. Właśnie. Ja też mam takie przekonanie, że jak jesteś szczęśliwy skrajnie, to raczej nie zrobisz nic kreatywnego, no bo po co, nie? Jasne, że tak. Dopiero jak coś nie gra, coś nie pasuje, to możesz tworzyć. Chyba. Też ma takie podejście. Dobra, o czym mówił pan z motylkami? No, że właściwie fajnie się tu czuje i że ma nadzieję, że wreszcie poczuł, że jest wolny, że się o niczym nie przejmuje i nie martwi. Czyli zindoktrynowany po całości. Tak jest. Może to Shepard. Ale to jest właśnie, bo oni są skrajnie szczęśliwi, nie? To akurat tak się jakoś połączyło z naszą wypowiedzią, mimo żeśmy wchodzili mu w słowa. Dokładnie, przez przypadek w sumie. My fajnie skaczemy po tych tematach. Nie zawsze to lubię, ale w naszej sytuacji jest to takie... Na przykład ja już czuję, że nadrobiliśmy pewne zaległości i teraz sobie normalnie tak gadamy, wiesz, o sprawach aktualnych. To jest mega fajne. Bo tak to jest, jak z kimś się nie słyszysz, bądź nie widzisz po latach, to masz trzy zagwozdki. Czy wspominać, czy aktualizować, czy planować. I ty nie wiesz, od czego zacząć. No, miałem tak raz z kolegą takim po liceum.
To znaczy co? Właściwie dogadaliście się ostatecznie, czy niekoniecznie? Straszny miszmasz z tego wyszedł. Ale chyba więcej było wspominek. A. Brakowało mi planowań, bo tamtego pory znów się z nim nie widziałem. Ale było co wspominać, bo on był mańkutem, znaczy on jest mańkutem, nie? I jak siedziałem koło niego, z jego lewej strony, to on mi zawsze lewą dłonią zasłaniał, bo pisał, nie? Dlatego na klasówki z matematyki zawsze się przysiadaliśmy. Chyba musimy gdzieś iść, tylko czy będziemy szli we dwóch? Tak, będziemy szli we dwóch. O, faktycznie, jesteśmy we dwójkę. No. Ale Rob, ty tak wyglądasz, ci powiem, jak po tych spotkaniach podczas IEM-u. Jest okej, okay. Ja... Wiesz, często się zastanawiam właśnie, też wspominasz często, że te przyjaźnie gdzieś tam z czasów młodszych gdzieś zanikają. No niestety. To jest tak, że to jest... Absolutnym faktem jest to, że im jesteś starszy, tym szybciej czas leci. Tak. I ani się obejrzysz, nagle mijają miesiące, potem mijają lata i... mogłem go... Co się stało? Nie, zgodzę się z tobą, oczywiście, dlatego się nie odzywam, ale pojawił mi się napis eliminuj i nie mogłem się powstrzymać, ale nie wiem, czy to do końca był dobry pomysł. Ale boskie. Chyba mieliśmy go ratować. Tak? Może to też jest jakiś sposób na uratowanie go, nie? No ja w trójce wszystkich zabiłem na końcu, nie? Trójka była ciekawa i ta końcówka była ciekawa bardzo. No. A może go właśnie uratowałem? No, to wygląda. Vargas chyba się nazywał, właśnie ten z Wastelanda 2. No, 1:1. Będzie diamencik rok, jak ci obiecałem. No, jak najbardziej. Spokojnie. Się absolutnie nie denerwuję to. Na pewno nad wszystkim panujesz, przyjacielu? Czy tak nie, średnio? Nie, mówiłem do naszego... Aha, ty w ogóle skaczesz na nim. Ale to nie ma najmniejszego problemu. Jak się przemieścimy, to pewnie mnie to doczyta. Dokładnie. To teraz na dobry koniec kolejnego odcinka tutaj mam. O kurde, Rockens. Dobrze. Farma Stringtonów i tu rozwalimy silos. Nie wiem, czy to nie będzie nasz ostatni silos. Wysokie napięcie. Tylko tu się nie możemy dostać w ten sposób, także musimy się dostać... Albo właśnie nie, czekaj. Jeśli ja dobrze pamiętam. O, to będzie w ten sposób. Bo tu łatwo to zepsuć. Ale będziesz się trzymał koło mnie, to zobacz. Dobrze, dobrze. Rok tak ładnie. Rok tak ładnie wspierał. W którym odcinku żeśmy robili ten otwieranie tych drzwi z zewnątrz? Otwieranie drzwi z zewnątrz. Tak, tak, że trzeba było, żeś z rakiety strzelał tam jadąc po lince, nie? Aha, to było właśnie w 10 chyba. To było też fajne. Też sympatyczne. Dobra, jest, słuchaj. Szkoda, że jest to noc, ale tak, musimy wypatrywać linek. O, dobra, tu idzie linka. Dobra, tam idzie linka. Bo to nie jest takie, wiesz, hop siup. Okej.
Jeśli dobrze kombinuję, oczywiście. Czy od tej linki? Aha, tutaj muszę podejść. Tutaj nie wejdę, czyli muszę iść na tamto. Dobra, czyli w sumie od tego budyneczku, okej. Okay. No. Tylko trzeba było właściwy kierunek złapać, bo to chyba... Dokładnie. Znaczy wiesz, jest noc, to nie ułatwia to zadania. A co tam, pieski? Smacznego, dziękuję, papa. O kurde. Dobra, no to używamy tyrolki. Pamiętasz zipline? Pamiętam. Było, co? Uuu, doleciałem. Dobra, kolejna tyrolka. Nie! Co się stało? Zapomniałem, że on się automatycznie łapie. A ja wiesz, spadłem z jednej tyrolki i kliknąłem spację w momencie, kiedy on się z automatu przyczepił. A ja teraz zjeżdżam z całej góry na dół. Ja jadę za tobą, to jakaś puma jest. Nie, dobra, czekaj, ja się poddaję. Aha. A bo będziemy musieli... Nie, dobra, jaka puma? Coś tu słyszałem ją. Ja też słyszę, jest! Spokojnie, nie podchodź! Teraz! Znaczy, powinien jeszcze boomer to sprawdzić, ale... A widzisz? Nieuszkodzona skóra! Nieuszkodzona! 120 pocisków, 7,62! Można? To wrócimy się szybkim tym. Bo inaczej się nie da. Ale mi się też za pierwszym razem nie udało. Bo się przestraszyłem orła. Właśnie widziałem tego orła. Ja myślałem, że on cię strącił w ogóle. No, wprowadził małe zamieszanie, to prawda. Dobra, tu jest. Żebyśmy teraz we właściwą stronę pojechali. Tak. Agenci tarczy. Swoją drogą, agentów tarczy ludzie chwalą bardzo. Ja nie do końca wiem, chyba to można na Showmaxie oglądać w Polsce. Mm. Muszę sobie rzucić okiem. Obejrzałem pierwszy sezon kiedyś i nawet mi się spodobał, potem drugiego nie było przez... Aha. Dobra, i teraz powinienem przeskoczyć automatycznie. No właśnie, no. Chciałem tego orła strącić, ale... Nie wybuchło? O, i teraz tu trzeba powoli. O, właśnie. O, panie. Tak, i teraz tutaj trzeba po... Jak... Wszystko, co po prostu widziałem, udało mi się pokazać na materiałach, nie? Z tych takich fajniejszych rzeczy, kurczę. Nie! Ale czekaj, wylądowałem, jest szansa. Bo on ma coś takiego, że jak ja klikam spację, nie? I za długo przytrzymam, to nie skacze, tylko on odpina spadochron i dzieją się jakieś chore cuda, nie? No, ja tylko spację raz naciskam i puszczam od razu, już się... No. Ja kiedyś w jaskini spadochron otworzyłem, także wiesz, to się źle skończyło. O, jesteśmy! Fuck yeah! Woo! O, komiksiki. No i nie można się dostać w inny sposób tutaj. No i doskonale. Czekaj, w sumie to można na górę... Rozwaliłeś silos? Doskonale, bo to był chyba ostatni w ogóle. A, no dobrze. No doskonale. Dlatego zostawiłem ostatnie takie creme de la creme dla ciebie. Patrz. Z dymem. Woohoo! Moi drodzy, tym sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Udało się... nieźle pochacharzyć. Przede wszystkim pokazać wam kilka fajnych rzeczy, bo ten pomnik, ta tyrolka, wskoczyła nam fabularka, po drodze bastion. Także... pyszny, no, pyszny. Następnym razem też się chętnie w ten śmigłowiec wyposażę, bo to dobrze działa. Nie ma problemu, moi drodzy. Oczywiście, już jutro. Serdeczna tarcza, serdeczna broda, duet Rock'n'Roll. Pozdrawiam. Cześć, Rock. Trzymajcie się, hej, pa.